Cześć, nazywam się Artur Rakowski, jestem farmaceutą. Pracuję na co dzień w jednej z zielonogórskich aptek. Interesuję się fitoterapią, historią XX wieku, a w wolnej chwili odpoczywam przy ambitnej muzyce elektro. Jak powinniśmy opiekować się dzieckiem w czasie infekcji? Uważam, że ruch na świeżym powietrzu to podstawa w walce z wirusami i infekcjami u dziecka. Pod żadnym pozorem nie powinniśmy pozostawać w domu, nawet jeśli za oknem jest niesprzyjająca aura. Duża wilgotność powietrza, nawet w czasie deszczu, świetnie inhaluje górne drogi oddechowe i kondycjonuje działanie naszego nabłonka migawkowego w górnych drogach oddechowych. Druga sprawa. Umiarkowana aktywność fizyczna przy katarze, przy nienasilonej infekcji jest jak najbardziej wskazana. Przecież przy intensywniejszej pracy mięśni uwalnia się w naszym organizmie duża ilość białek perforyn, które mają zdolność, jak sama nazwa wskazuje, perforowania błon komórkowych, wirusów i innych czynników chorobotwórczych. Umiarkowana aktywność fizyczna powoduje również wydzielanie dużej ilości substancji prozapalnych, czyli wbrew pozorom to, czego potrzebujemy, czyli stanu zapalnego, który poradzi sobie z infekcją, przebiegającą infekcją. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.